Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy sobie w Little Big Planet. Jest ze mną oczywiście Karolina. Cześć. A my dzisiaj zagramy sobie level Wulkan Straszliwego Oniego. I zaraz zobaczycie, że dosyć fajna forma będzie tutaj naszej rozgrywki, ponieważ pierwszy raz będziemy mogli polatać sobie, czyli cały level będzie w większości 3/4 jakieś, nie? No tak, tutaj bardzo dużo tego jest. Będzie związany po prostu z lataniem sobie za pomocą takiej, nie wiem, z jakiś balon, nie? Tak, taki balon. No właśnie, jest i on. Użyj mojej maszyny latającej, żeby dotrzeć do wulkanu straszliwego Oniego i z nim będziemy na samym końcu. Albo dobra, nie mówię wam nic, zobaczcie sami. Tutaj jest tak. Tu jest tak, że w zależności od tego, jakiej poduszki, powiedzmy, tutaj się chwycimy, w tą stronę lecimy, no i konieczne jest to, żeby też wybić się w górę. To jest, no w sumie, no konieczne, tak? Dopiero potem jedna z dwóch osób steruje w prawo lub lewo. Też takie najważniejsze jest to, żebyśmy się po prostu wybili, tak? W powietrze. I tutaj jest dużo naklejek, musicie uważać. No i tutaj też zwróćcie uwagę, ponieważ na tych tutaj już pierwszych... O właśnie, teraz będzie. Jest pierwsza jakaś naklejka. Chyba tam też jest. A nie, jeszcze jedna jest, widzicie? To jest strasznie trudno dostrzec, więc tutaj trzeba na to uważać, ponieważ w powietrzu jest strasznie dużo rzeczy, które można pominąć. O, kolejna, chyba wszystkie, nie? Ale jeszcze... Zobaczymy, czy wszystko już zdobyte jest. To już mogą chyba być same pojedyncze takie bańki. No, wszystko jest zebrane. Okej, dobra. No warto naprawdę tutaj... Praktycznie lecąc tym tutaj tą kapsułą, taką tym balonem, nie ma szans na to, żebyśmy przegrali, tak? Żebyśmy tutaj skusili życie, więc warto się rozejrzeć. Dopiero możemy je stracić, jeśli przykładowo, nie wiem, wyjdziemy z niej, przyczaśnie nas, czy gdzieś tam wlecimy z wysokiego dystansu. Ale jeśli lecimy nią, to tutaj nie ma szans na to, że coś się z tym stanie. Też nie ma opcji, że te balony nam tutaj po prostu pękną. No nie ma, nie? Nie ma tego. Nie, to nie. Ale też... Ale możemy wlecieć tutaj w jakiś... Zobaczcie, jesteśmy w jakimś też... Zobacz, jesteśmy w jakimś gazie, nie? Byliśmy przed chwilą w jakimś gazie i nic się nie stało też, nie? No tak, bo... Ten balon jest taka... odporny, te balony też nam nie pękną. Tylko jedyną przeszkodą, jaką tutaj zaraz zobaczycie, jest to, że... Po prostu... Blokuje się, znaczy nie możemy dalej przelecieć tym balonem, ponieważ są takie jakby powiedzmy blokady tutaj, które są pewnie tutaj ustawione musimy... przez tego Oniego i musimy po prostu przejść cały tutaj ten domek, tą chatkę taką japońską, aby móc sobie odblokować przejście dalej. To w sumie jedyna trudność, nie? Słucham? Jedyna trudność to jest. No tak. No i na końcu będzie ciężko, ale zobaczymy. Bo tutaj niektóre momenty są naprawdę trudne. O, widzicie, mamy tutaj dźwignię. Otwieramy sobie teraz jakby właz i możemy sobie teraz normalnie już polecieć. No i tutaj jest takie fajne przejście, że nie trzeba się wracać i... No, a coś nie mogę przejść właśnie. Bo tam musisz skakać. O, jestem, dobra. Okej, teraz... W prawo. Nie no, jedna osoba musi to robić... Naklejka jest. Zobaczcie, to musimy sobie teraz przystopować i nakleić naklejkę. Też warto nad tymi naklejkami po prostu tutaj stać, ponieważ one mogą wpaść nam tutaj tego właśnie balonu. Teraz zobaczymy w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo w sumie nie pamiętam, nie wiem jak to było, kiedy graliśmy. A nie, one się podnoszą. Aha, czy już też zdobyliśmy je kiedyś. Dobra, tu coś na dole będzie? Chyba nie. Nie, nic nie ma, ale też nie możemy schodzić z tego balonu, ponieważ to są trujące gazy, które po prostu by nas zabiły. Będzie chyba kolejny, nie? Tak, kolejny etap. Znowu jest blokada, zaraz zobaczycie to. I tutaj normalnie jest gaz i dopiero jak te balony osiedlą się na ziemi, wtedy ten gaz tak jakby znika. No jak jesteśmy w pobliżu, niekoniecznie musimy być na ziemi, ale jak on jest po prostu już tutaj w pobliżu. Dobra. Tutaj musimy tamto wziąć. Aj, zabiło mnie. Dobra, to lecisz sama. Kurde. No, zginęłaś. Dobra, jeszcze raz. Dobra, no też dwójkę jest ciężko, ponieważ... Jest, o, jest naklejka kolejna, jakiś kwiat. Też się... To bardziej przypomina jakiś samolocik. Nie, to jest kwiat, jakaś lilia czy co. Ale tutaj też...
kolejny level, gdzie konieczne są trzy naklejki, tak? Tutaj te naklejki w większości zdobywacie w poprzednich levelach po prostu. Kurczę. Dobra, jeszcze raz idziemy. Ale też ten balon ma życia, tak? Bo tutaj mamy jeden checkpoint na całą grę. Znaczy jeden checkpoint, ale kilka żyć, tak? Więc znaczy tam jest więcej niż 4 życia. Tak, tak, ale no wiesz, tutaj zepsuliśmy chyba 3 razy, nie? Aj. Zobaczcie, stało nam chyba tylko jedno życie jeszcze, nie? Znaczy to możemy skusić i chyba jeszcze raz tylko, bo już widziałem, ten pasek był bardzo mały. Musimy się postarać. Tu trzeba przeczekać, to trzeba odpowiednim Aj, zepsułaś, dobra, teraz zobaczymy, czy się uda. Oby. Dobra, jestem już. Otwieramy to i... Ale tu chyba już nie będzie tak dużo... Tak, ten... tak, no tak, ale zobaczcie, tutaj Karolina teraz się odrodziła, już mamy... Nie możemy już więcej skusić, to jest... Chociaż wydaje mi się, że już nie powinniśmy, ale przecież... Byle dojść do checkpointu, tak? Tutaj to jest no najważniejsze. Właśnie, do innego checkpointu. Ale też nie jestem pewny, że chyba wydaje mi się, żeby mieć platynę, trzeba przejść każdy level bez straty życia. Ale to jest nieosiągalne. Nie, no jest, no wiem, że platyna w Little Big Planet jest na maksa ciężka i wydaje mi się, że właśnie trzeba mieć tutaj przejść grę bez utraty życia na każdym levelu, tak mi się przynajmniej wydaje. 100% mamy, więc teraz wystarczy, że wiesz, byś leciała teraz sobie tylko szybko, byle nie tracić życia, to jest możliwe, aha, nie? Może, a to, nie, bo wiesz, jak, sensu, że tak można. Bo wiesz, jak już masz 100%, to już tego nie możesz potem lepiej zdobyć, tak? Wiesz, level nie, już ci się od nowa nie ten, nie uruchomi, nie? Aha, dziwne trochę. No ale o, patrz, teraz, już patrz, z tego? Możesz przejść pierwszy raz sobie, tak jak ty przychodziłaś sobie, Little Big Planet, żeby się zaznajomić z grą, nie? Potem drugi raz przychodzisz z kimś, nie? No wiem, i wiem. Potem kilka leveli jest na 4 osoby. No tak, ale to jest a potem nie sobie fair. Już sama przechodzisz po raz kolejny, bo już znasz grę, masz wszystko pozdobywane i wtedy tylko, żeby przejść, wiesz, od checkpointu do checkpointu, nie? To no jest tak, łatwe, ale to nie jest. Takie... Ale nie, to nie jest takie aż ciężkie, jak mogłoby się wydawać. Czekaj, co tu trzeba zrobić teraz? Naklejki. Wejść checkpoint. Aha, czyli tu musisz wejść. Aha, zdobymy tą naklejkę i teraz wejdź na to. I teraz ja będę musiał przejść, bo to zatrzymuje te, tak, nie? Tak. Ten ogień. Nie wiem, czy tu masz. Okej. Okay. Co teraz? Chyba jeszcze jakieś naklejki powinny być. Czekaj, tu jest coś? No, aha, jest, okej, okay, chodź do mnie. Jest tutaj wózek jakiś. Aha, czyli ja muszę to... Czekaj. Pewnie będziesz kierował tym wózkiem? Dobra, ale po co jest to tutaj w ogóle? Żeby później może wrócić do góry. A być może zatrzyma. A faktycznie, no, czyli to będzie o to chodzić właśnie tutaj, dobra, jakieś płatki. Myślałam, że spadnę. Dobra. A tak jest checkpoint, zaraz czego byś tutaj się odrodziła, nie? No tak, ale jednak. Dobra, i co teraz? Ej, no czemu mnie jest? Ha, czyli teraz. Czekaj. Aha, okej, dobra. Jesteś już. Idziemy z powrotem, nie? Już wszystko to pozdobywane, checkpoint jest, więc widzisz. Aj! Życie jest. Ale na 8. A nie, nie możemy zawartości. Aha, okej, to dobra, idź teraz. Ja ci tu pomogę. No. Kurde. Kurde, teraz chyba to jest nie do. A nie, okej, dobra, idź jeszcze raz. Musisz się rozpędzić po prostu. O, okej. I teraz musisz iść na górę, żebym no ja mógł ale przejść. Ale teraz sobie mógłbyś skusić już, bo jest ten checkpoint tutaj. No ale dobra, pójdę tam. Po co tracić życie, bo tam wiesz, potem będzie jakiś... O, udało się, zledwo się, ale się udało, dobra. Idziemy dalej. Tu czyli level na dwóch już tutaj jest pokonany, ukończony. No idziemy teraz do... Nie no, chodź moment, już. Bo nie mogę wyjść stamtąd. Okej. Dobra, chodź. Aha, to jest dosyć trudny moment też. Aha, czy to będą jakieś kołowrotki chyba, nie? Znaczy tam będzie trzeba tak skakać. Okej, okay. Aha, czyli tu musimy unikać tych rozżarzonych ogni, tych kuli tutaj. No. Okej. Okay. Czyli musimy się teraz wspiąć z powrotem na, jakby to powiedzieć, górę, bo to jest wulkan, tak? Jesteśmy teraz w wulkanie. Musimy się wspiąć na jego górę. Czekaj na mnie. No jestem, dalej idź. No moment. Dobra. Dobra, to już. Teraz ja idę sam. W sumie pojedynkę będzie łatwiej, ale czekajcie, będę tutaj... A czekaj, coś tam było chyba, nie? Czekaj, idę zacząć. Ej, faktycznie. Naklejka, widzicie, jak można pominąć naklejkę? Często jest tak, że skupiamy się na czymś, żeby tutaj jak najlepiej wypaść. I właśnie dzięki temu pomijamy naklejki różne, tak? Tutaj, to jest, tutaj właśnie skupiam się na tym na przykład, tak? A gdzieś tam naklejka jakaś ukryta jest. Ale też nie chcę skusić, żeby móc tutaj przejść to. O, jest checkpoint. O, to głupi moment.
Dobra, my tutaj skusiliśmy przy tym potworze, musimy powtórzyć tutaj wszystko od nowa. No, oczywiście wytnę ten fragment i od razu będziecie mieć tutaj pokazane, jak walczymy z bossem, czyli bossem tego levelu. Chodzi o to, aby przesuwać tą dźwignię i tą owieczkę musimy przesunąć jak najbliżej. To jest chyba chomik. Nie, no owieczka jakaś. Dobra, nieważne co. Ale też jest taki motyw moim zdaniem z tego, nie? Z tej legendy z Krakowa. Gdzie tam była też, to nie była z Krakowa, ten... No była tam, że tam jakiś tam koleś, tą owce, nie? A, tam... jest coś takiego! No właśnie, i to mi się kojarzy z tym właśnie, nie? Że to jest owca, coś tam ma jakieś te materiały wybuchowe w sobie. I my musimy tą dźwignią przesunąć tą owcę do niego, aby on mógł ją rozwalić właśnie... ten smok, żeby mógł sobie rozwalić tą owieczkę. No i wtedy coś tam wybucha, chyba tak mi się wydaje przynajmniej. Znaczy nie, ta owieczka po prostu jak dochodzi do niego, to on się zaczyna... No i... Zaraz zobaczycie. Tak, tak mamy wygrać z bossem, tak? Tutaj za pierwszym razem się nam tutaj nie udało, więc po prostu powtarzamy ten level od początku. Prosimy po prostu wszystko na szybko i zawsze jest tak, jak coś tam skusimy, powiedzmy to. To po prostu tylko wycina ten moment, gdzie już w poprzedni skusiliśmy po prostu. Ale tak, właśnie... Tak mi się kojarzy, to jest Szewczyk Dratewko, nie? Ta legenda, tak? Ej, faktycznie! O, widzisz, nie zdążyłam powiedzieć tutaj, jeśli, nie wiem, naskoczy się na to ostrze albo jakoś podnie, no to też traci się życie. No właśnie. Na przykład tak jak teraz. Ale mamy, zobaczcie, dużo żyć, tak? Tutaj, kurczę, ten pasek w ogóle właśnie, bo ten pasek oznacza tyle, ile mamy żyć jeszcze tutaj w tych checkpoincie, więc tych żyć jeszcze jest troszeczkę sporo. Tylko jak mówię, właśnie, tak mi się kojarzyło właśnie, teraz tak mi się skojarzyło właśnie z tym Szewczyk Dratewko, była taka legenda chyba, czy nie wiem, jakaś opowieść, ale kojarzę to. Dobra, jeszcze raz, kurczę. Raz wystarczy. Ale ona atakuje z różnych stron. Zobacz, wybuchło, patrz, no. Widzisz, co ona coś wyrzuca z siebie, czy taka no. Jakby broń to jest, powiedzmy. Dobra, uruchomił się most, Karolina mogła przejść, ale zepsuła. Znaczy, masz jakiś moment ten, nie? Widziałeś, na ścianie było. Ale dobra, że jest chyba koniec, tak więc dobra. Dobrze ci poszło, leć do świątyni wielkiego czarodzieja, tak więc w kolejnym odcinku zobaczycie świątynię. Tak więc to będzie tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć! Cześć!